Nazywam się Krzysiek Dzięcioł, jestem ze stanowiska Steel Series. Jesteśmy na IEM 2015 w Katowicach, a to jest stoisko Steel Series, po którym chciałbym Was odprowadzić. Jak widzicie, jest tłoczno. Po lewej mojej, po prawej teraz, waszej też, mamy sklep, w którym każdy gracz może kupić sobie sprzęt nasz z fajnymi okazjami, z fajnymi przecenami, tylko na tej imprezie więcej ich nie będzie, więc warto odwiedzić, jeżeli ktoś, no może za rok, bo pewnie już jak to oglądacie, to jest po finale. Tutaj mamy stanowiska, gdzie cały dzień leci turniej Counter-Strike Global Offensive. Gracze rywalizują, fajne nagrody, między innymi sprzęt Steela i jakieś gadżety, koszulki, no masę tego wszystkiego. Poza takim turniejem są konkursy, quizy, naprawdę jest dużo okazji, żeby zgarnąć coś fajnego. Dodatkowo oprócz Counter-Strike Global Offensive mamy też League of Legends, więc na pewno każdy fan, czy to strzelanek, czy moby, znajdzie coś dla siebie. Na scenie głównej są dwa takie główne komputery, gdzie są prowadzone finały, gdzie są takie główne stanowiska, gdzie można usiąść i zagrać o na przykład główną nagrodę w turnieju. No i w takim punkcie, może nie centralnym, ale bocznym stoiska jest wielki telewizor, na którym właśnie teraz streamujemy mecz Fnatic vs Virtus Pro, który myślę, że jest takim małym finałem tego turnieju. Grają chłopaki w CS-a, publiczność kibicuje Virtusom, wiadomo, Pasza. My tutaj kibicujemy jednym i drugim, bo Virtusi jako Polacy, a Fnatic jako nasz zespół, bo też ich sponsorujemy. Oprócz Fnatica sponsorujemy też Natus Vincere. To, co mam na szyi i to, co gracze tutaj, którzy grają w tych turniejach, mają, to Siberia Fall 3, nasze najnowsze słuchawki, które pokazujemy i każdy może przetestować. Niezła ciekawostka. W Stanach Zjednoczonych, Steel Series, ale to zaczęło się od Stanów Zjednoczonych, będzie to na całym świecie, Steel Series wprowadziło Siberia Challenge. Rzuciło graczom wyzwanie na temat najlepszych słuchawek gamingowych dla graczy. Na takich eventach jak ten, przypadkowe osoby z publiczności przychodziły do takiej dźwiękoszczelnej kabiny, zasłaniano im oczy i po kolei dawano im słuchawki gamingowe różnych marek. Nie wiedzieli, jaka to firma, nie wiedzieli, jaki to model i kazano im oceniać te słuchawki na podstawie komfortu, jakości, dźwięku i wykonania. I Siberia, właśnie ten model V3, była wybierana 3 razy częściej od rywali, od innych firm, które produkują słuchawki dla graczy. Sport to prawdziwe emocje, a uważam, że właśnie prawdziwy sport to prawdziwe emocje i wtedy miliony użytkowników przed telewizorami czy na stadionach przeżywają emocje, kiedy jest mundial, kiedy grają najlepsi piłkarze na świecie. To jeżeli ktoś uważa, że e-sport nie jest prawdziwym sportem, to zapraszamy tu na spodek do tych wszystkich scen, czy to CS-a, czy StarCrafta, czy League of Legends, żeby zobaczyli, czy te osoby, czy te tysiące ludzi, którzy się tam zgromadzili, nie przeżywają emocji i czy atmosfera nie jest taka sama jak na stadionach. Według mnie jest i uważam, że takie emocje i to, co się dzieje tutaj, będzie rosło, będzie się rozrastać. Nie stawiam pytania, czy e-sport wejdzie na stadiony, prawdziwe stadiony i olimpiadę, tylko mogę postawić pytanie, kiedy to się stanie.